18 sierpnia po godzinie 12:30 na drodze krajowej nr 8 na wysokości Niemczy doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. 53-letnia kobieta kierująca pojazdem Kia Ceed, wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z Chevroletem, którym podróżował 27-latek. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, kierujący byli trzeźwi. Kobietę ukarano mandatem karnym